kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Błogosławiony anioł z Akry. Błogosławiony anioł z Akry od malutkiego dziecka odznaczał się nadzwyczajną pobożnością, a jako kapłan był bardzo ceniony za swoje cnoty. Miał jednak bardzo trudną wymowę, jąkał się i zacinał. Toteż na jego kazania mało przychodziło ludzi, a ci, co przychodzili, słuchali niechętnie, z lekceważeniem. Jednego roku w czasie Wielkiego Postu wezwał go do Neapolu kardynał i kazał mu w katedrze głosić kazania. Poddał się rozkazowi święty anioł i wstąpił na kazalnicę. Będąc przejętym tym wyróżnieniem kardynała, jąkał się i zacinał jeszcze więcej, co niecierpliwiło zebranych tłumnie słuchaczy. Na drugi dzień kościół był tylko do połowy napełniony. Na trzeci zaledwie kilkanaście osób przyszło. Widząc to, proboszcz podziękował mu za pomoc i uwolnił go od dalszego głoszenia nauk w katedrze. Pełen pokory i poczucia swej niegodności wziął kij w rękę i poszedł do siebie. Ale zaledwie uszedł kilka kilometrów, gdy dogonił go wysłannik kardynała z rozkazem, by wrócił i wygłaszał w dalszym ciągu kazania wielkopostne. Zawrócił posłusznie do miasta i nocy tej długo leżał krzyżem i modlił się żarliwie. Tymczasem Neapol obiegła wieść, że święty anioł nie będzie już nauczał, że wrócił do swego klasztoru. Spodziewano się sławnego kaznodziei stolicy, który zazwyczaj w tej katedrze miewał nauki, i tłumy znów zapełniły szczelnie kościół. Gdy na ambonie ukazał się święty anioł, szmer niezadowolenia rozległ się wśród zebranych i doszedł do uszu zakonnika. Boże, wspieraj mnie, westchnął, robiąc na sobie znak krzyża świętego. Tuż przy kazalnicy stała para ludzi, wyróżniająca się wśród tłumu. On, znany w całych Włoszech literat. Nie tyle uzdolniony, jak zarozumiały. Ona, wielka strojnisia, myśląca tylko o zabawach. Para ta, nie krępując się, głośno wyśmiewała się z wymowy kaznodziei. Szczególnie literat. Śmiał się głośno i przedrzeźniał każde słowo mówcy. Święty anioł mówił naukę, jakby nie słyszał rozmowy tej pary. Mówił o męce Pana Jezusa, o Jego bezgranicznej dobroci, ale i sprawiedliwości, o karze za złe, o nagrodzie za dobre życie i czyny. Gdy skończył kazanie i tłum bezmyślny, nie szukając treści w nauce, ale pięknej, gładkiej formy, opuszczał kościół znudzony i niezadowolony, z ambony rozległo się donośne wezwanie. Proszę odmówić, Ojcze nasz i zdrowaś Mario, za duszę tego, który wychodząc z kościoła padnie nieżywy. Na to wezwanie tłum odpowiedział śmiechem i drwinami. Najgłośniej i najdonośniej śmiał się ów literat. Prostak, proroka chce udawać. Szydził, rzucając w stronę modlącego się zakonnika wzgardliwe spojrzenia. Niedługo śmiał się, bo oto nagle zbladł, zachwiał się i padł ciężko na próg kościoła, nieżywy. Opamiętał się tłum. Zawrócił do kościoła i pełen skruchy zanosił gorące modły do Boga, za siebie i za zmarłego grzesznika.
Odtąd na kazaniach świętego anioła panował ścisk. Ludzie, bojąc się, że nie docisną się, od wczesnego ranka śpieszyli do kościoła. Garnęli się do niego w takiej liczbie, że policja musiała bronić go przed uduszeniem.